Cześć, siema, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Mati04 i dzisiaj otworzymy sobie saszetkę premium, w której znajduje się 10 kart, 3 karty specjalne i jedna karta limitowana, a reszta bazówki. Sprawdźmy, co tam będzie, ponieważ pierwsza moja taka saszetka, jestem ciekawy. Tak jest, kosz saszetki niecałe 20 zł. Taką jedną na próbę mamy już. Troszkę mam rozeznanie, czy od początku miałem rozeznanie. Co tu mamy? Bazówka. Tak. I pierwsza specjalna to będzie jakiś fans. Jaki to jest? Tevez. Tevez. Drugą kartą jest Bakka. Bakka. Tu będzie goldzik. Tylko jaki? To słaby. Jaki? Menier. I limitka dotąd niepublikowana nigdzie. Mario Götze. No, także kolejna limitka do kolekcji wpada, ale tych limitek w tych saszetkach jest 9. W boksie jest 12 saszetek. Ale szczerze powiedziawszy, już na eBayu te limitki, no bo tamte karty specjalne, no to szału nie robią. To już po 15-16 zł można kupić te właśnie nowe limitki. Także uważam, że w tej saszetce powinna być limitka jedna, albo najlepiej powinna być limitka, ale z wszystkich, jakie do tej pory wyszły, także można by, byłaby możliwość trafienia nawet limitek nie osiągalnych w Polsce, powinna być albo gold, albo rar karta i dwie specjalne. Specjalne to powinna być tak jak są fansy, ale powinna być na przykład jeszcze też her mógłby być. Także no, jak inne produkty Panini udane były, tak ten no chyba nie do końca. Tym bardziej no może udany, tylko że cena za wysoka jak na Polskę. Wsadź Mati tego tą. Tak jest, także, ale ogólnie z jedną saszetkę trzeba sobie otworzyć, zobaczyć jak to się je. Także no. Zapraszamy do kolejnych filmików. Narka, pa i... Cześć, cześć.